może być popsuty, może mu się dziać wszystko, ale to jest sam fakt więzi, jaką człowiek czuje z tym samochodem. Właśnie to co mówiłeś, wstajesz rano, otwierasz garaż, patrzysz i aż człowiek się śmieje do tego. On może nie odpalić, może coś się stać, ale sam fakt, ty po prostu nawiązujesz jak z kolegą, jak z przyjacielem, jak z rodziną. To jest pasja. Jeden ma pasję czytania książek, będzie kupował dużo książek, a drugi ma pasję właśnie utrzymywania takiego dziadka tak naprawdę. Stare samochody przede wszystkim mają duszę i mają coś więcej niż tylko technologię. W takich samochodach nie liczy się tylko to, którym przyciskiem go włączamy, ale także umiejętności, wiedza, gdzie, co, jak znaleźć. Trzeba pamiętać o wielu drobnych szczegółach, o których tak naprawdę w tej chwili pamięta za nas technologia. Takie samochody kiedyś były różne. W tej chwili jednak samochody są coraz bardziej do siebie podobne. Kiedyś każdy kształt był inny, każdy twórca pojazdu dbał o to, żeby pojazdy czymś się wyróżniały i przede wszystkim to jest czymś, co przyciąga do siebie. Stare samochody, to chyba wynika to z tego, że raczej chyba się interesują ludzie, którzy już mają parę lat. Czyli przypomina nam się młodość, to jest pierwsze. A drugie, nie zgodziłbym się z tym, że są awaryjne czy trudne w utrzymaniu. Żona się śmieje ze mnie, ma nowy samochód, a ty byś tylko siedział w garażu. Nie? Ale z drugiej strony to siedzenie w garażu jest trochę przyjemnością. I tak naprawdę te samochody nie są, znaczy potrafi się je naprawić, człowiek w garażu potrafi je naprawić, człowiek z pasją i wcale nie są, nie zgadzam się z tym, że są awaryjne. Jesteśmy na piątej edycji targów Warsaw Oldtimer Show. To, co nas bardzo cieszy, to z każdą kolejną edycją te targi rosną. O tegorocznej edycji bez żadnej przesady możemy powiedzieć, że to są największe targi zabytkowych samochodów w historii Polski. Te samochody to są legendy. Tych samochodów jest coraz mniej. Odczucie, jakie towarzyszy, gdy wsiądziemy do klasycznego auta, jest jedyne w swoim rodzaju. Nie doświadczymy tego zapachu, tego dotyku, tych materiałów w nowych samochodach. Te auta mają duszę. To jest na pewno wiele radości, dużo takich pozytywnych emocji, które wiążą się z rozpoznawaniem hobby, poznawaniem wielu ludzi. Radość, pasja, tak bym to określiła. To jest coś wspaniałego właśnie. To jest to, co człowiek kocha i co warto szanować, do czego warto wracać czasem, bo powiem szczerze, że czasem zdarza się tak, że te stare rozwiązania są dużo lepsze niż te nowe. No, niestety w dzisiejszych czasach te samochody są robione na jakiś okres czasu tylko, a wtedy te samochody miały coś w sobie i one jechały, tak? To ciężko jest to opisać tak naprawdę słowami.